Witam gorąco na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek. Jak oczywiście mi się kursor pokaże. W tamtym tygodniu, z tego co pamiętam, było po wigilii firmowej, więc było jak było. Ale chyba w sumie dobrze mi się jechało. Zobaczymy, jak ten odcinek mi wyjdzie. No, bez kaca i takich tam rzeczy. Co ja tu miałbym zrobić dzisiaj? To chyba... dwa razy na B, cross, czyli będziemy na czołówki jeździć, tak mniej więcej. Tak mniej więcej. O pięknym stanie samochód. Czemu by i nie? Serio? O takim stanie jest i ma 2,5 kreski na 4? Grubo. $195. Okej. Olga. Nie, no idziemy tym. Zobaczymy. 3 okrążenia. Jak ja to wytrzymię. Wytrzymamy to jakoś. Pierwsza runda pewnie taka bardziej rozpoznawcza. Bo nie wiem, co tu dają. Widzę, że wikołka ktoś zrobił. Tu będzie fajny. O kurde. Ostro tu jadą. Znaczy ja jadę. No fajna trasa. Jakiś delcek darmowy wyszedł z samochodem. Zaciągnąłem. Są jakby jeszcze chyba z 2 czy 3 delceki tam po 20 zł. Może kiedyś się kupi. Zobaczymy. Na razie trzeba przejść to, co się ma w podstawce. Potem będziemy się martwić, co dają w dodatkach. No dajesz, Stefan. Bo cię dogonią. To rozumiem, pierwsze okrążenie było. Pierwsze. Po cholerę ten... O kurde, to jest ten wyskok, dobra. Trzeba uważać. Bardziej się boję, że zacznę kogoś tam doganiać i będzie jakieś boczne uderzenie albo coś. Na tym przecięciu dróg. Przecięcia dróg są niebezpieczne. Może różnie to wejść. Ale jak będę uważał, coś pychało od lewej. W sumie mam mapę, mógłbym patrzeć, ale na ogół jest tak, że jak patrzę na mapę, to coś wjeżdżam. Dobra, mamy drugie okrążenie. Teraz tylko jakoś nie przywalić w nic. Będzie gites, no. Ten koleś już był blisko. Oj, coraz bliżej. Żółty kolega. Frank Woods, tak przepraszam, że to był. Zauważyłem, że tu dużo postaci jest poprzekręcane jakby imiona, nazwiska, ale są wyciągnięte z innych gier. Frank Woods bodajże z tej gry o zombie jest. Jak ona się to nazywała? 4 części chyba zdążyły wyjść. Tam był Frank West, chyba fotoreporter. Dobra. Pierwsze miejsce. No nie powiedziałbym, że było trudno, ale nie chcę zapeszać. Widzę, że ktoś na pierwszym miejscu miał 44 sekundy. A ja tylko... O, właśnie Frank Woods. Przypomina tego Franka Westa z kolei. Jak to było? Martwi? Dead? Rising? Dobra, nieważne. Mamy progres jakiś, zobaczmy. Nasza aplikacja. O, donate jakieś wpadły. $44. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Garażu nie upgrade'ujemy. Na ubranie kasy mi szkoda.
Na razie, że tak powiem, póki wygrywam, nic nie będę zmieniał w samochodach. W końcu tym, co teraz jadę. O, chociaż teraz będzie inny samochód. Wszyscy będziemy mieć ten sam. Wygląda jak ten, jak Batman. Normalnie ten. Batmobil. Fajnie. Mają chłopaki fantazję. Tylko pytanie, czy też mają licencję na te bryki. Kurwa wodna, ja pierdziu. Co tu się dzieje? Brawo ja. Chyba nie dojadę za daleko. Co tu się dzieje? Za bardzo skrętny się już. Nie mogę skręcać za bardzo, no. Chyba sobie przez te koło, co sobie rozwaliłem. Ale dobra, poznajemy trasę. Czy to jest taka bardziej trasa na speeda? Co tu dają? Ja, ale wyskoczę. Grubo. Teraz się tego nie wygram. Teraz mi koło odpadnie i będzie do zobaczenia. Ja w ogóle jakieś jedno okrążenie zrobiłem? Cokolwiek? To chyba jeszcze jednego okrążenia nawet nie przejechałem. Zakładałem, że to w ogóle jakieś okrążenie jest. Ja! Pierdziu. Co tu się dzieje? Brawo. O, chyba kogoś potrąciłem. No to nie moja wina. Ej, bo się przyczepiłeś do tych barierek. Trochę trasa jak w tym. W American Truck Simulator. W Montanie. O, proszę bardzo. Nawet jest ciężaróweczka. To dopiero pierwsze okrążenie. Ale... przecież ja się sypię już. Bardziej chyba będzie taki problem, że ja się rozwalę, niż ja ten przegram. Okej, komrad się rozwalił, dobra. Idziemy rozważnie i romantycznie. O, serio? A nie. Myślałem, że ten... Franka Usa wyeliminowałem. Dobra, nikogo za mną nie ma, więc nie muszę się stresować. Jedźmy delikatnie. Tak, żeby przejechać po prostu. Tak, żeby przejechać. Spokojnie tego. Dobra, oni się sami widzę. Eliminują. Jeszcze frau została tylko. Mam nadzieję, że jak ona się wyeliminuje, to wyścig się zakończy, a nie, że muszę jeszcze sam dojechać jakoś. Ale na spokojnie. Na spokojnie powiedziałem. Nikt mnie nie goni. Czy goni mnie, ale nie widać jej na mapie. Jak nie ma na mapie, to pewnie jest tu w cholerę daleko. Że tak się wyrażę. Więc jadę, że tak powiem, niezagrożony chwilowo. Gorzej jak ona mi się pokaże zaraz, to wtedy będę miał, jak to się tam mówi, z tą zbroją okupcianą. Może nie będzie tak źle, ale jadę jak pipka, to wiem. Ale boję się przywalić mocniej. Dobra, mamy metę. Frau się pokazała, ale raczej mnie nie dogoni.
chyba że ja przywalę w tą ciężarówkę, ale nie planuję. Dobra, to był bezpieczny przejazd. Dobra. Ledwo dojechałem. No ale cóż. Dobra, kolejna wygrana. Jest okej. Ale fajna trasa, nie powiem. Tylko ten Batmobil dosyć taki delikatny. Co my tu mamy znowu? Achievement. Co to wpadło właśnie? Pokonaj Yuani? To chyba jeszcze nie. Zaraz, co mi zaliczyło? To. Osiągnij 300 km na godzinę, tak? Okej. Okay. Zawsze trochę kasy więcej. I 14 dolarów. Ej, dobra, czyli wracamy z powrotem. Może ten. No właśnie, będziemy się z nią ścigać teraz. Jui Tan. Nie wiem dlaczego ja Yuani ją nazywam. Ale w sumie mogłaby zostać moją żoną, nie powiem. Aj, dobra. A trzeba się naprawić. Tak na wszelki wypadek. I. No idziemy. O, nie cierpię nocnych tych wyścigów, bo mało widzę. Cola. Ave Maria. Statek. O. Cola. Siema. Jest i on piękny, jak zawsze. O, wózek widłowy. O, ale ujęcie było. Na zderzaki. Ona ma ten... podświetlenie. Jak to tak? No dajesz. Nie dajmy się. Ej, dobra. Ciekawe, czy się uda za pierwszym razem, bo... w sumie... ciężko się jeździ, jak się nie zna trasy. Ale może nie będzie tak źle. Tu jest dosyć ciasnawo. Okej. Mamy rampę. Pięknie. O kurde. Serio? Niezniszczalna barierka była? Ale lipa. O kurwa, a dobra, część tej trasy już poznaję. Ale dopiero część. Dobra, przegrałem. Ale zrobimy restart. Może jakbym tam nie przywalił w ten niezniszczalny murek. Czy co tam było? Dystrybutor. To może by mi ją wytegował. Może. Może nie. Serio? Te rury się nie niszczą? Jaki... Taki żal trochę taki, no. Ale poleciałem. Dobra, to w teorii znowu się nie uda, ale próbuję. A zawsze się to przyda, żeby trasę poznać. Ej, Yuani. Znaczy, no ja wiem, że ona nie Yuani, ale jakoś tak. O, tu już jest meta. To ja prze. To jeszcze raz. Nie jest trudna ta trasa, ale ten... jej nie pamiętam, ma dużo zakrętów jeszcze takich... dziwacznych. Na przykład to.
lipa. Dobra, tu mamy w lewo, to jest w miarę okej. Może jakbym poślizgnie wchodził, to by było lepiej. Ta rampa wygląda w porządku. O, proszę bardzo. Się nie uda? Chyba za ostro pojechałem. Ona jedzie jak pipeczka. Ja w sumie też, skoro nie mogę z nią wygrać. Dobra. Jak to się mówi? Do trzech razy sztuka. Serio? W stroju kąpielowym nie za zimno jej? Ten koleś mnie niepokoi w tej masce. Bardzo mnie niepokoi. tysiące fanów. Kurde, mieć tyle osobujących na tym. Na YouTubie to bym był milionerem chyba. Dobra. Wejdźmy tradycyjnie w aplikację. Ła. Ale się sypnęli. Nie wiem, czy ja coś tutaj muszę robić, czy tylko po prostu patrzę. Serduszka. Okej. Nie wiem. Może coś na tym broadcastie trzeba robić. Reagować. Jakoś na padzie coś wciskać. Aj, koleżanko. Seul? Dobra, niech będzie Seul. Żeśmy się naprawili i jedziemy, proszę państwa. Za którym razem się uda? Za pierwszym, za drugim, za trzecim. A to będzie na górze jakoś wyścig? Widzę, że fizyka zderzaków jest. Pewnie, ja nie będę próbował. Ja wygram. Tutaj będzie rozwałka? Serio? Ej. o co chodzi? Ale się zderzaki trzęsą. Serio? Koniec? A fajne zdjęcie jej wyszło. Ma elementy budynku między tymi. Dobra, nieważne. Pokonałem. Na jakiej zasadzie ten wyścig polegał, nie mam pojęcia. Are you serious, Rinka? What the hell? Yeah, I'm a big fan of anime. I can show you my collection. Ja też lubię anime, chyba. What the fuck? Anime? Do you hear me at all? Shut up, Mihalic. The license is already on your desk. I'll take care of her myself. No ładnie. Ona miała być dla mnie. Have you seen Widzisz? Fairy Tale? Ale cię zrobił. Yeah, that's cool anime. Sort of. Tough. dobra. Walker GT. Może sobie kupię? Zobaczmy. Naprawmy się. Chociaż nie, dobra, mam jakiś progres. Achievementik wpadł, tak? Pokonaj. Tylko 1500? No dobra. Okej. Moje samochody. Powiedzmy, że naprawmy, póki pamiętam. 338. Chciałbym tego nowego takiego kupić. Gdzie on jest? On fajnie wyglądał.
O, właśnie, jakieś dalsy, ale to nie wiem. Czy ja to mam, czy ja tego nie mam? Gdzie on jest? Taki czerwony, co ja go wygrałem? Może mi nie stać na niego? Pania 200? Jakiś wygląda jak Mustang. No to myślałem, że jak ten, to on będzie, ale... Może on tu jest, tylko ja go nie widzę, bo jestem... ślepy, ale... Ale nie widzę. W sumie tak naprawdę to by się przydał mi jakiś samochód klasy A. Klasy A, ale to widzę do DLC-ko dopiero jest A. Dobra, zobaczmy. Czy dam radę to kupić, czy mam to? DLC? Czy nie mam? Pytanie, czy ten samochód mi się podoba? Tyle pytań. Dobra, kup. Jak możesz. Trzeba mieć samochód z każdej tej klasy wyścigowej, czy tam, nie wiem, jak to się nazywa. Kasy trochę zarobiłem. Engine, proszę państwa. Jest, 6000. Skrzynia biegów, proszę bardzo. To jakaś chyba elektronika, nie wiem co to znaczy, jakiś wtrysk czy coś? Zawieszenie sportowe. Tutaj jest jakby lepsza kontrola, ale... Nie no dobra, bierzemy. Koła miałem wziąć. Koła to by się przydało kupić, no, na każdą okazję. Ale niech będzie, że... szosowe. Chyba, że te są takie bardziej uniwersalne. Nie no, nie ma uniwersalnych. A nitro, kurde. Pomalujmy, co my tu mamy. Taka pomarańczowa strzała. Niebieski też przyjemny, biały też. Nie wiem. Ten mi się bardziej podoba. 1500 za lakier. A pomyśleć, że jeszcze niedawno biedowałem. Dobra. Piękna maszyna. Z DLC-ka, no ale cóż. Dobra, mamy 23 minuty odcinka, ale cóż, no. Jedźmy dalej, tylko tak się może zastanawiam, może nadrobimy stare te zaległości. Nie ma czasu. Dobra, najwyżej, jak będę chciał dopieścić tą grę kiedyś, to... No, to dopieszczę resztę wyścigów. Będę dopieszczony normalnie. Co tu wybrać? Chyba trzeba i tak wszystko przejechać. To nadal widzę klasa B. B. Wszystko na B. Mamy niby kasę. Można by sobie spróbować jakąś inną brykę może kupić. Nie, no dobra. Mogę tym pojechać? Serio? To będzie uczciwe? W wyścigach klasy B mogę jechać A? To powiem, że trochę smutne. To takie trochę oszukiwanie mi się wydaje.
ale dobra. Jedziemy. To, że mam lepszą brykę, nie znaczy, że wygram. Wiecie jak jest, albo i nie wiecie. Co tam, Joe Boomer? No lecisz mi goleś. To rozumiem, Frank Woods jest na prowadzeniu. Nie wiem, czy obijając się nie wytracam prędkości jednak. No ale mnie przywaliło. Już mnie dogonili. No to fajnie, koledzy. Oho, koleś wyleciał. Tak to jest, jak się drzwi nie ma. W sumie ja też nie mam drzwi. Ciekawe, że te drzwi tak wypadają. No to tak widzę, na czołówkę się przez moment jedzie. To nieźle. W sumie ciekawa trasa, nie powiem. Szkoda, że jeździ taka zaśniżona. O, prawie bym przerypał przed metą. No dobra, wygrałem. Tyś 12 sekund tutaj jechał? Serio? Nieźle. Mija Peretes. Peretes? Nie. Ale żeś zadowolony. Dobra. Jedziemy dalej. Kontynuujmy tą dobrą serię dzisiejszych wygranych. O, nawet nie muszę się naprawiać? Serio? No dobra. Użyj ręcznego. Tak, ja w ogóle ręcznego nie używam. O, to co to za wysik? Aha, dobra. Już widzę. Aha. Co za chamy jakie. Najgorzej, że nic nie widzę. O, dobra, to jakiś busik jest. A kurde, nie trafiłem. Kurde! Fajnie. Frau. O, widzę, że się mści pani fioletowa. Różowa, w sensie. No i co? Kurde, ale wytrzymałe te bryki są. Proszę, pomogę ci wstać. Ale dostałem w bok, kurde. Masz. I masz ty. W ogóle ktoś został wyeliminowany, bo ja to tak widzę ledwo zipie. Super. Kurde. Prawie go miałem. Dobra, tego mam. Dobra, Sonia poszła się kochać. Prawda, ja też ledwo zipię. Kurde, się przewróciłem, no. Nie wiem, czy jazda na czołówkę to jest dobry pomysł. Dobra, przegrałem. Pod liściem. Michał, ale weźmy kontynuację. Mija Peretz. Myślałem, że ona Peretes. Dobra, powtórzmy. Spróbujmy to wygrać. I nie przywalać na pustą ścianę. Jak idiota.
Dobra, lecimy. Dajmy tutaj jakoś. Proszę bardzo. Jest okej. O, myślałem, że ten motocykl to... to ktoś. A kurde! Nie trafiłem. Masz. No ale mnie ten wywraca, no. Co za hamowa jaka. No, odpadaj. Tak, jak ja będę tak w ścianę walił, to na pewno daleko zajdziemy. Super. Widzę, że Iwani tak trochę... No właśnie. Strasznie... jakby to powiedzieć, niestabilny ten samochód jest. Po prostu fika na każdym tym. No idź mi stąd. Dobra, tu się wyeliminował. Kurde, ta frau jaka mocna jest. Dokładnie tak, kamrat. Kogo by tu polować? O kurde, minąłem się. Dobra, masz, Joe. I robimy najazd z powrotem. No i co tam frau pojesz? Ten jaki bączki robi. Ale mnie wyhaczył. Ja normalnie o milimetry. O milimetry, a oni nie. Dobra, frau chyba się pójdzie kochać zaraz. Joe też. Ja też. Jeszcze jedno uderzenie i po mnie. Może pościemniam trochę, kółeczka porobię. Normalnie na jeden strzał jestem. Dobra, trochę zdrowia przybyło. No ale co to za zdrowie, panie. No ale zobaczmy punktowo, jak to wyszło. Może nie wytrwałem do końca, ale wygrałem. Dobra. No i okej. Aj, trzeba przyznać, że dosyć intensywna jest rozgrywka w tej grze, więc 34 minuty mi styknie dzisiaj. Grunt, że pokonałem kolegę, koleżankę w sensie. Coś tu jeszcze mamy? Ciekawe. O! Trzeba zaakceptować coś. Dobra. I tyle. Zastanawiam się, na serio, czy na tym broadcaście coś musimy robić? Nie wiem, ruszać kamerą, cokolwiek? Nie wiem. Czy po prostu się patrzymy i czekamy na jakiś ten efekt, na który nie mamy jakby kup i wybuduj i zbuduj czy tam napraw 7 samochodów. 7 pojazdów w sumie. Dobra. Wracamy. Dzięki zatem za obejrzenie kolejnego odcinka. Na kolejny odcinek tradycyjnie. Myślę, że w kolejną sobotę zapraszam. Jak się nic nie wydarzy złego. Nie, no nic się nie wydarzy. Myślę, że sobota będzie ok. Zatem zapraszam w kolejną sobotę na kolejny odcinek. Hej.